Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiejszy odcinek jest z serii tonikowelowe, jest już to trzeci odcinek tego typu i mam dla Was kolejnych 5 kosmetyków przetestowanych. Zacznijmy od pierwszego. Pierwszy jest to tonik odświeżający ogórkowy firmy Ingrid Cosmetic. Jest on, był w sumie w takim sprayu jak troszeczkę perfumy. Jeżeli chodzi o ten kosmetyk, to przezroczysta, wodnista konsystencja, delikatny zapach, nie czuć ogórka, co dziwne, po spryskaniu twarzy lekko dusi, także postarajcie się w tym momencie nie oddychać. Fajnie odświeża i nawilża twarz, po dłuższym stosowaniu jednak jakby zatyka pory. Ale ciężko stwierdzić, bo wiecie, jeżeli używamy również inne kosmetyki typu kremy, serum, no i malujemy się dodatkowo, to ciężko jest stwierdzić, czy akurat to zatkało pory, ale na początku naprawdę działał świetnie, później jakby te pory były u mnie zapchane, także albo za długo go stosowałam i się nie sprawdził, albo po prostu zaszkodził mimo, że inny kosmetyk. No z racji tego, że dość sporo tego wszystkiego testuję, ciężko mi stwierdzić, czy to akurat on, ale generalnie dość fajnie. Drugi mamy Hello Body Coco Cool spray z wodą kokosową odświeżający. Kochani, jeżeli chodzi o ten spray, właśnie o tą wodę, to delikatny kokosowy zapach. Jeżeli ktoś nie lubi kokosa, to myślę, że zdzierży ten zapach, natomiast lekko go czuć mimo wszystko. Lekka, nieklejąca się mgiełka, skóra rzeźka i odświeżona. Po dłuższym czasie jednak nie widać jakichś mega zmian. Co właśnie, jeżeli chodzi o zaskoczenie, to właśnie ten kosmetyk mnie dość zaskoczył. Z racji tego, że Hello Body, wcześniej testowałam, maseczki były rewelacyjne, natomiast ta mgiełka nie jest tania, a jednak nie do końca jakby spełnia swoje zastosowanie, ponieważ no, nie widzę tutaj jakiejś, nie widzę, żeby rewelacyjnie nawilżała moją twarz, a jestem w trakcie jej właśnie stosowania. Jest jeszcze jej dość sporo, w związku z tym no, jestem troszkę zaskoczona. Kolejne, mamy tutaj Evian, naturalna woda mineralna w sprayu do twarzy nawilżająca, oczyszczająca i odświeżająca. I powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o tą właśnie wodę, ona w ogóle jest w takiej puszce jak spray do dezodorantu, jak spray od dezodorantu, przepraszam. Natomiast powiem Wam, że jak dla mnie rewelacja. Bezzapachowa, także to już ma swój plus. Po spryskaniu twarzy czuć jak czuć, że jest skóra mokra i odświeżona, dobra pod makijaż, naprawdę świetnie nawilża pod makijaż i po kilkunastu dniach skóra jest nawilżona i przede wszystkim promienna. Bardzo mnie ten kosmetyk zaskoczył, jeżeli gdzieś jeszcze dotrę do tego, bo akurat kupiłam przy okazji gdzieś tam na jakiejś wyprzedaży, natomiast jeżeli gdzieś dotrę do tej wody, na pewno ją jeszcze kupię, ponieważ no, spełniła się w swojej roli niesamowicie. Moja skóra wyglądała o wiele lepiej, nie była taka szara jak to zimą, natomiast promienna i serdecznie Wam tą wodę polecam. Cena jej to nie były jakieś wielkie pieniądze, kupiłam ją w promocji już nie mniej chyba niż 10 zł, natomiast w porównaniu do tej, która kosztuje już około 40, no to różnica jednak jest. Także serdecznie Wam polecam, jeżeli jeszcze chcecie sobie odświeżyć, nawilżyć i rozpromienić twarz. Kolejny tutaj mamy Bielenda Micellar Care Fresh Juice, sok z ananasa, kwas laktobinowy, rozświetlające, przezroczysta, wodnista konsystencja, trochę czuć jakby spirytusem, delikatnie oczyszcza twarz, po skóra jest miękka w dotyku. Miałam już kilka kosmetyków, krem, serum z tej serii i były dość fajne, także to akurat dopiero jak widzicie zaczęłam stosować, także ten kosmetyk bynajmniej, ale myślę, że sprawdzi się tak jak wcześniejsze kosmetyki z tej serii, także też mogę Wam polecić. Ostatni, mamy tutaj Kosmia, dwufazowy płyn micelarny do makijażu wodoodpornego, różowa, biało-olejkowa konsystencja. Tutaj jest widać, że jeszcze tego olejku zostało. Widzicie, jest taki różowy. Jak zmieszamy, to wszystko się tak, o, tutaj miesza i ten róż znika. I tak, dobrze zmywa, po skóra jest miękka, nawilżona i oczyszczona.
Jeżeli dobrze chodzi to o twarz, to dobrze zmywa, natomiast słabo bardzo zmywa tusze, co jest, czym jestem bardzo zaskoczona, no bo jeżeli do wodoodpornego makijażu, a ja z tego co kojarzę akurat nie używam obecnie żadnego wodoodpornego tuszu i żadnych wodoodpornych generalnie kosmetyków, to bardzo słabo się sprawdza, bo niby makijaż zmywa fajnie, natomiast tusz, no, mega słabo i w porównaniu do mojego ulubionego płynu z Yves Rocher, tego dwufazowego, bławatkowego, jak wiecie, on jest taki niebiesko-biały, no to po prostu dzień do nocy, umywa się strasznie, także jeżeli chodzi o ten płyn, to niekoniecznie polecam, dlatego że dla mnie kosmetyk musi mieć wszelakie zastosowanie, jeżeli ma zmywać makijaż, ma zmywać całe, a przede wszystkim właśnie oczy, bo tam są kosmetyki na rzęsach, które właśnie powinny zejść i przede wszystkim różne cienie do oczu, które są kolorowe i tam ma mieć największe zastosowanie. Oczyścić też dobrze twarz, którą de facto myjemy, ale wiecie, woda nie zmyje nam tuszu, więc po to mi przede wszystkim jest zawsze taki płyn potrzebny, a tutaj po prostu bardzo się zawiodłam. Także kochani, to wszystkie płyny i toniki wody, które miałam Wam do pokazania. Jeżeli testowaliście któryś z tych kosmetyków, chcielibyście w komentarzach podzielić się swoimi opiniami albo macie jakieś sprawdzone kosmetyki, które są dla Was no, nie do zdarcia, nie do zastąpienia i rewelacyjne, podzielcie się ze mną w komentarzach, bo bardzo mi się te informacje oczywiście przydadzą. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!